Jest ze mną Izu Ugonok, przyjaciel, kolega. Ostatni raz widzieliśmy się kiedy? Kurczę, no nie pamiętam. Parę dobrych, ładnych lat. Jeszcze wtedy chyba nie było myśli, ażebyś bokserem był. Z tego co pamiętam, to były zawody K1. Izu, jesteś nie na jednej gali pięściarskiej, kickbokserskiej. Jak oceniasz galę DSF Kickboxing Challenge? No gala póki co jest rewelacyjna, tak, ale też spodziewałem się tego, bo wiedziałem, kto występuje z polskiej strony. To jest czołówka, jeżeli chodzi o polskich zawodników, czołówka K1, też i w Europie, tak, bo chłopaki mają tytuły również w Europie, na świecie. A jeżeli chodzi o reprezentację Rosji, to wiadomo, że jest to potęga w wielu sportach i tak samo jest również w kickboxingu, więc spodziewałem się, że tutaj będą dobre walki i cieszę się bardzo, że takie walki zobaczyliśmy. Polska wygrała 3-2 bodajże. 3-2, tak, Karol. No ale emocji nie zabrakło, więc bardzo fajnie. A przed nami jeszcze główne walki wieczoru, więc uważam, że no gala jest naprawdę pierwsza klasa. Izu, ostatni raz jak rozmawialiśmy telefonicznie, nie najlepiej sprawy zdrowotne nie najlepsze były. To było też między innymi powodem, że była taka długa przerwa w twoich startach. Przed tobą start na narodowym. Powiedz mi, jak teraz ze zdrowiem? Wiesz co, no, ze zdrowiem jest bardzo dobrze, dlatego też zdecydowałem się zawalczyć, bo załatwiałem wszystkie sprawy zdrowotne i poczułem, że jestem gotów, żeby znowu przystąpić do pełnych treningów. No i teraz jestem w treningu, to już trochę trwa, przed nami zostało jeszcze 6 tygodni, czyli takie kluczowy okres już do walki i za chwilę sparingi w przyszłym tygodniu. Ogólnie wszystko idzie zgodnie z planem. Super, czyli obserwowałeś troszeczkę już swojego rywala? Tak, ja widziałem ostatnią jego walkę z Tomaszem Adamkiem na żywo na tej gali w Częstochowie. No i widziałem też jego walki z Areolą czy z Dominikiem Brazilem. I już sobie takie notatki swoje porobiłem. Na pewno jeszcze raz z trenerem Andrzejem Dmitrukiem usiądziemy i przeanalizujemy jeszcze dogłębniej. Z trenerem Andrzejem Dmitrukiem jakaś dłuższa przygoda, czy tylko epizod do tej gali na Narodowym? Wiesz co, jak najbardziej, to jest dobry początek i od czegoś trzeba zacząć. Jak się sprawy potoczą dalej, zobaczymy. Oczywiście nie zamierzałem się wiązać z trenerem tylko na jedną walkę, więc jestem przekonany, że dalej ta współpraca będzie kwitła, że to dopiero początek. Czyli póki co nie Stany, póki co Polska? Stany absolutnie nie, dlatego że w tym momencie czuję, że są naprawdę dobre warunki do tego, żeby zrobić to w Polsce. No, fajna atmosfera jest w WCA, nie tylko, że jest fajnie, ale też dobre treningi. Jest Artur Szpilka, jest Mateusz Masternak, Maciej Sulęcki, no i wielu zawodników z MMA, naprawdę czołowych zawodników w Polsce. Więc ogólnie klimat dla sportowca jest bardzo dobry, bardzo motywujący i szczerze mówiąc nie czuję potrzeby, żeby gdziekolwiek teraz wyjeżdżać. No powiem Ci szczerze, że przyglądam się treningom, jakie macie w WCA i dosłownie rodzina, ale jeszcze bardziej podobała mi się akcja tak przed, nie wiem, czy to było po ważeniu, czy przed konferencją z prezesem Dubą, Dmitriuk był, Marcin Najman, czyli taka fuzja przyjacielska, taka... Słuchaj, wiesz co, to jest dla mnie osobiście to jest bardzo pozytywne, jakby dla zawodnika, który akurat przeszedł ze sportów kopanych do boksu, to dla mnie to jest oczywiste, że z wszystkimi się lubię, bo mam starych kolegów przecież z kadry Polski jeszcze, no śledzę kariery zawodników, naszych zawodników MMA, więc jakby ja z tym nie mam problemu, ale fajnie, żeby promotorzy rzeczywiście też coś takiego robili, bo to jest tylko i wyłącznie z korzyścią dla kibica. Więc mnie się taka inicjatywa bardzo podoba i jestem przekonany, że to będzie z korzyścią dla wszystkich. Izu, powiedz mi, czy jeszcze jest możliwe, żebyś przyjechał do Lubawy? Wiesz co, to jest możliwe, ale to jest kwestia tego, że ja naprawdę nie mam dużo czasu i teraz każdą wolną chwilę po prostu staram się spędzić na odpoczynku, bo mam bardzo dużo zobowiązań i tak na pewno zostanie co najmniej do maja, do walki. Ostatnie pytanie. Różal czy Graham? Nie widziałem ostatnich walk Grahama. Mam nadzieję, że to będzie Marcin Różalski. No Graham jest świeżym zawodnikiem, on jeszcze jest aktywny, chyba nie wiem ile on ma teraz lat, ale no wygląda na naprawdę zawodnika w bardzo dobrej formie,
więc przyjechał tutaj w dobrej dyspozycji, widać, że czuje się dobrze, więc na pewno to będzie ciężka walka, no ale Marcin, wiemy jaki ma charakter, łatwo nie brał tej walki z Lebanerem, bo to była dla niego, wiesz, szansa starcia z legendą, którą sam gdzieś tam podglądał jako Mańkut, więc na pewno będzie w dobrej dyspozycji, a to są sporty walki, co się wydarzy w ringu, to zobaczymy. Dzięki Ci, Izu. Dzięki wielkie.